Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. Kurwa, jak ja mam wszędzie daleko. Gdzieś na obrzeżach miasta Mońki mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Jak co dzień z rana Antek wybiera się na spacer. Ale tym razem bez śniadania i porannej kawy. Spacerując po mieście, Antek spotyka uroczą dziewczynę i zostaje zaproszony na obiad. Zośka wyjechała, do jedzenia nic nie zostawiła, to czemu mam nie skorzystać? Idę pochwalę się dla szwagra. Róż! Siema, szwagier. No cześć. A co ty tu kurwa robisz? Co robię? Sram. Antek chyba naprawdę ostro niedowidzi, skoro za każdym razem się pyta, co ja tu robię. Zamiatam, Antek, zamiatam. Szwagier sprząta? Rzadki widok. Pierwszy raz widzę, żeby na miotle latał. Chyba jakaś gościnka się szykuje. Gości się spodziewa, że tak picujesz? Pewnie kolacyjka jakaś się szykuje, co? Głodnemu chleb na myśli? Widzę, że Zośki nadal nie ma. A zamiatam, bo ziemniaki wyjmowałam z piwnicy. W kolano porosły. Antek jest idealnym przykładem tego, że droga do serca faceta prowadzi przez jego żołądek. Jak baba dobrze nagotuje, to i chłop micha wylizze. Jak chcesz, to ziemniaków mogę ci odgotować. A idź ty, szwagier, z tymi ziemniakami do piachu. Ja dzisiaj zaproszenie na wystawny obiadek dostałem. Ale szwagier gały wywalił, jak mu to powiedziałem. Zaraz będzie kombinował, żeby ze mną się zabrać. A na ile osób masz tu zaproszenie? No jak na ile? Na jedną. Zazwyczaj zaproszenie się dostaje wraz z osobą towarzyszącą. Coś tu Antek kręci, tylko jeszcze nie wiem co. Osoba towarzysząca właśnie mnie zaprosiła na ten obiad. Człowieku, laseczka sama do mnie zagadała. No i wszystko jasne. Misz podrywu. Patrz, bo jak Zośka się dowie, to ci łańcuch przykróci. No co ty, szwagier? Przecież ja tylko tam zjeść idę. Ty byś odmówił? No raczej bym skorzystał. No właśnie. Tylko coś mnie usta pieko. Nie wiem po czym. Nie trzeba na wietrze się całować. A ten znów swoje. Usta mam suche, bo może jestem odwodniony, albo brak mi jakichś witamin, a szwagier tylko się nabija. Nie pierdol, szwagier, tylko daj mi jakiś krem. Ja i krem? No co, nie masz nic? Nie mam, ale mam co innego. O, wazelinka pierwsza klasa. Szwagier ma wazelinę? Aż się boję pomyśleć, do czego ją stosuje. O, i gitara, od razu lżej. Pożyczę od ciebie. Wiesz jak potrzeba. I tak pewnie po terminie. Dobra, ty, ja będę leciał, bo się spóźnię na jedzonko. Dzięki za wezelinę. Nie ma sprawy. A niech idzie, co mu będę żałował? Choć na takie dania na stole, to bym chętnie popatrzył. Antek po wyjściu od szwagra od razu udał się w umówione miejsce. Cześć. O, jesteś. Dzień dobry. Myślałem, że będziemy sami. Ale co o tam? Ja przyszedłem tylko zjeść. Antek, u nas jest zasada przy obiedzie. Kto pierwszy się odezwie, ten po wszystkich smywa. Dziwna zasada. Ale ja na pewno się nie odezwę. Ja przyszedłem tutaj zjeść, a nie zmywać. Widać, że dla chłopaka smakuje moja potrawa. Zaraz zje, podziękuję, no i pozmywa. Chłop jak dąb, zjeść musi. Zaniepokoiła mnie tylko trochę obrączka na jego palcu, ale w sumie za młodu to była najlepsza metoda na podryw. Będzie z niego dobry materiał na zięcia. Oby się nie odezwał. Nie chcę, żeby pierwszą randkę wspominał, że stał przy zmywaku. Ale mi ciepło po jedzeniu się zrobiło. Nikt się nie odzywa, więc mogę robić co chcę. Co, to moja wina, że krew nie spływa do pingwina? Nie odezwę się, choćby nie wiem co. Ale w sumie niezły z niego ogier. Jak ona leży, jak ona leży. Przecież to dla chłopaka niewygodnie. Ale nie wtrącam się. Ja już się w życiu nazmywałam. Ledwo tłumiłam emocje. Dobrze, że nie pisnęłam ani słówka. Z lewozmywak i ja? O nie, ja dziękuję.
się podobają mi ich te popierdolone zasady. Nikt się nie sprzeciwia, to trzeba korzystać. Facet nie jest stworzony do zmywania. Miałam już krzyczeć, ale po takim numerku nie miałabym sił zmywać. A co tam? Nie będę żałować dla matki. Niech poczuje to, co ja. Dawno nie miałam takich przeżyć. Ten chłopak jest świetny w tym, co robi. Z tej matki to niezła sztuka. Tylko mi usta strasznie piekło. Muszę posmarować. O kurwa, to ja już pozmywam. Co on sobie pomyślał? Przecież ja chciałam tylko usta sobie posmarować. Zresztą, po dwóch numerkach, tak bym nie dał rady. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce. W kolejnym odcinku. Tato! Wiesz, jakie pytanie mi dziś młody zadał? No. Skąd się biorą dzieci? Pierdolisz! Wygląda na to, że rośnie nam drugi misz podrywu.